Łaska z jednej strony jest tak oczywista, a z drugiej strony ludzie przez lata mieli problemy z właściwym zrozumieniem, czym tak naprawdę jest. I w III wieku za wiarę skazano na śmierć grupę gorliwych chrześcijan. I pewien biskup był bardzo zdziwiony, kiedy zobaczył, jak oni w więzieniu pod koniec swojego życia żyją. Bo okazało się, że oni robili to, co im się tylko podoba. I żyli tak niemoralnie, jak się tylko dało. Okazało się, że oni wierzyli, że skoro zginą męczeńską śmiercią, to i tak osiągną doskonałość. I tak doświadczą łaski, więc mogą robić, co chcą i mogą sobie pogrzeszyć. A w XVII wieku w Anglii powstała nawet sekta rantersów, którzy nauczali o świętości grzechu. Oni mówili, że trzeba grzeszyć i trzeba robić, co się podoba, żeby ludzie widzieli, jak działa łaska. Więc z kazalnicy, kiedy ktoś głosił, to przeklinał. Dobrze, że dzieci poszły, zaraz zaczniemy. Nie, żartuję. Rantersi pozwalali sobie na wszystko. Żyli niemoralnie, jak się tylko dało. Bo przecież w jaki sposób ludzie mogą zobaczyć łaskę i jak działa, jeśli my jesteśmy święci? I na tym polegała świętość grzechu według nich. Absurd, prawda? Ale jakbyśmy mieli się zatrzymać. I tak szczerze przed sobą i przed Bogiem pomyśleć, ile razy było tak, że wiedziałeś, że coś jest złego i nie możesz tego zrobić. Ale pomyślałeś sobie, a Pan Bóg jest łaskawy i tak wybaczy. Wystarczy, że potem przeproszę i Jego wielka łaska wyleje się na mnie i znowu będę wolny od grzechu i znowu będę mógł grzeszyć. Niestety tak czasami traktujemy łaskę. I zachowujemy się jak dziecko, któremu mama powiedziała: wyczerpałeś swój limit na cukierki, nie możesz wziąć następnego. A my trzymamy ten następny cukierek, powoli otwieramy, patrzymy na reakcję mamy i myślimy sobie, a najwyżej zrobię słodkie oczka, przeproszę, mama i tak wybaczy, na pewno wybaczy, przecież mnie kocha. I podobnie czasami zachowujemy się, kiedy jesteśmy przed Bogiem. I dzieje się tak, ponieważ łatwo jest niewłaściwie zinterpretować łaskę i popłynąć wręcz w niewłaściwym zrozumieniu tego, co znaczy żyć z łaski. I kiedy apostoł Paweł pisze do Rzymian, on doskonale o tym wie. I kiedy Paweł pisze do Rzymian, wie, że pisze do ludzi, którzy są dumni z tego, kim są. W końcu mieszkają w stolicy, w Cesarstwie Rzymskim. Są dumni z tego, co osiągnęli własnymi rękoma. Są dumni z tego, jacy są elokwentni. I wiedzą, że są lepsi niż inni. Ich arena mieściła więcej ludzi niż jakikolwiek stadion, na którym odbyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ich potęga była ogromna. Więc podświadomie, świadomie wiedzieli, że naprawdę dużo osiągnęli. I kiedy Paweł pisze, wie, że musi im wytłumaczyć, że ze zbawieniem jest troszeczkę inaczej. Że tutaj nic nie można dołożyć. Nie można przypisać sobie żadnych zasług. Nie możesz nic dodać, nic zrobić, by to zbawienie zdobyć, ponieważ zbawienie jest za darmo. Wasze uczynki, wasze dobre zachowanie, wasze regularne czytanie Biblii, regularne chodzenie do kościoła, angażowanie się we wszystko, co tylko można, pomaganie innym. Nie możesz tym nic dodać do tego, co zrobił dla ciebie Bóg. Bo zrobił to z łaski. Ale prawda jest taka, że jeżeli źle zrozumiemy, czym ta łaska jest, to może to być niebezpieczne. I Paweł też o tym wie. Dlatego w 6 rozdziale, po tym jak tłumaczył, że zbawienie jest tylko z łaski, pisze takie słowa. Czy wobec tego
Mamy nadal grzeszyć, aby łaska stała się bardziej widoczna? Skoro Jezus umarł za nasze grzechy, skoro zapłacił cenę, skoro zbawienie jest za darmo i dzisiaj panuje łaska, czy to znaczy, że możemy robić, co nam się tylko podoba? I kontynuuję dalej. Oczywiście, że nie. Skoro umarliśmy dla grzechu, to jak możemy nadal w nim żyć? Czy nie rozumiecie tego, że gdy przyjmując chrzest, utożsamiliśmy się z Chrystusem Jezusem? Zjednoczyliśmy się z Nim również w Jego śmierci. Przez chrzest zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, zanurzając się w Jego śmierci. A skoro Bóg Ojciec swoją potężną mocą wzbudził Jezusa do życia, to również my powinniśmy żyć nowym życiem. Skoro zostaliśmy złączeni z Jezusem w śmierci, to będziemy z Nim złączeni również w zmartwychwstaniu. Pamiętajmy o tym, że nasze dawne życie zostało wraz z Jezusem przybite do krzyża, a nasza grzeszna natura została obezwładniona, abyśmy już nie służyli grzechowi. Kto umiera, staje się wolny od grzechu. Skoro więc umarliśmy z Chrystusem, to wierzymy, że razem z Nim będziemy żyli. Wiemy bowiem, że Jezus, powstawszy z martwych, już nigdy nie umrze. Śmierć nie ma nad Nim żadnej władzy. Umarł tylko raz, aby pokonać grzech, a teraz żyje dla Boga. Dlatego wy również uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żyjących dla Boga dzięki Chrystusowi Jezusowi. I czytamy, jak apostoł Paweł tłumaczy raz jeszcze, czym tak naprawdę jest zbawienie i co to znaczy, że mamy tożsamość w Chrystusie. Bo kiedy człowiek zgrzeszył, każdy z nas powinniśmy otrzymać karę, powinniśmy ponieść tego cenę, którą jest śmierć. Ale Bóg, który tak bardzo kocha człowieka, powiedział nie. Tak kocham go, tak kocham ciebie, że nie pozwolę na to i jestem gotów oddać swojego ukochanego syna. I on zapłaci tą cenę. On weźmie na siebie ten grzech i on za niego umrze. Zapłaci cenę, wysoką cenę, bo tą ceną jest jego własne życie. My czasami zachowujemy się, jakby ta cena była niska. Jakby wcale nie była taka wysoka. I to tak jak młody chłopak marzył o studiach, ale nie było go stać na nie. I rodzice też chcieli spełnić jego marzenia, ale też nie było ich stać. Zaczęli szukać jakichś środków. Wyrzucili całe swoje oszczędności, ale wiedzieli, że to starczy tylko na parę miesięcy. Próbowali dostać kredyt, ale nie dostali, ponieważ ich zarobki były za małe. Aż w końcu zdecydowali się, że sprzedadzą jedyny środek komunikacji, jedyny samochód, jaki mają, ten, na który tak długo pracowali i tak długo odkładali, tylko po to, żeby ich ukochany syn w końcu poszedł na wymarzone studia. I syn poszedł na studia. Minął jakiś czas, ale on wpadł w złe towarzystwo. Zaczął balować. Zaczął zawalać szkołę, zaczął opuszczać zajęcia, zawalać egzaminy, aż w końcu już tak naprawdę mu nie zależało i zmarnował to, co otrzymał. I chociaż sam nie zapłacił za te studia, bo dostał je za darmo, to nie znaczy, że były one tanie, bo kogoś kosztowały wiele. Podobnie jest z łaską. Jest za darmo, ale nie jest tania, ponieważ ktoś z jej powodu oddał naprawdę wiele. Ktoś z jej powodu umarł na krzyżu. Ale historia, którą opowiada Paweł, historia zbawienia na tym się nie kończy. Ponieważ wiemy i czytamy, że Jezus po 3 dniach zmartwychwstaje i opuszcza silnie strzeżony i zabezpieczony grób i tym samym pokonuje śmierć raz na zawsze i żyje dla Boga. Okazuje się, że tożsamość w Chrystusie, życie w Chrystusie polega na tym, że łączymy się z Nim w Jego śmierci i tak jak On umarł za nasze grzechy, my umieramy dla grzechu. I dlatego tak jak Jezus zmartwychwstaje i pokonuje śmierć, zmartwychwstaje do nowego życia, my też, skoro umarliśmy dla grzechu, zmartwychwstajemy do nowego życia. Ale nie ma zmartwychwstania, jeśli najpierw nie ma śmierci. Jezus nie zmartwychwstałby, gdyby najpierw nie umarł. I tak samo my nie możemy żyć nowym życiem, jeśli najpierw nie umrzemy dla grzechu.
Na tym polega właśnie tożsamość w Chrystusie, że wraz z Nim umieramy dla grzechu i żyjemy nowym życiem, tak jak On, dla Boga. Ponieważ nowe życie w Chrystusie rodzi się w momencie śmierci dla starego życia i jego grzechów. Ale pojawia się pytanie, jak ma wyglądać to nowe życie? Jak mamy żyć tym nowym życiem? I Paweł mówi dalej, niech więc grzech już nie panuje nad waszym doczesnym ciałem. Nie poddawajcie się grzesznym pragnieniom, nie czyńcie z żadnej części ciała narzędzia grzechu, lecz całkowicie powierzcie się Bogu. Byliście martwi, a ożyliście, więc niech całe wasze ciało będzie teraz narzędziem działania Boga. Paweł mówi, że w tym nowym życiu nasze całe ciało, cali my, tacy jacy jesteśmy, mamy nie być narzędziem grzechu, ale narzędziem działania Boga. I słowo, dokładne słowo, które tutaj zostało użyte, to opla. Opla oznacza broń. I nie bez powodu Paweł używa właśnie tego słowa. Paweł dobrze wie, że życie jest walką, że są dwie strony i że my też walczymy. Albo jesteśmy miotani przez grzech, albo jesteśmy bronią dla grzechu i ranimy siebie, ranimy ludzi wokół nas, niesiemy zniechęcenie, złe słowa, zranienia, zawód, kłamstwo, albo jesteśmy bronią w ręku Boga i niesiemy zachętę, pokój, nadzieję. Nie możemy walczyć dla dwóch stron. A każdy z nas wybiera każdego dnia, czyją bronią jesteśmy. I prawda jest taka, że to życie nowe w Chrystusie, chociaż jest piękne, to niekoniecznie jest łatwe, ponieważ nadal żyjemy w świecie, gdzie jest pełno pokus. Żyjemy w świecie, w którym walczy się też, że toczy się też walka o nas. Żyjemy w świecie, gdzie widzimy, że ludzie żyją inaczej i niekoniecznie przejmują się rzeczami, którymi my byśmy się przejmowali. I czasami tak chciałoby się wrócić do starego życia. Czasami jest pokusa, żeby odpuścić. Dlatego Paweł przestrzega, byśmy nie poddawali się grzechowi, nie poddawali się pokusom, które się pojawiają. Bo przecież dla nich umarliśmy. Przecież odeszliśmy od tego życia. Więc po co mielibyśmy cofać się i wracać do tego? I kiedy czytamy dalej, widzimy, że Paweł przestrzega nas jeszcze przed jednym niebezpieczeństwem. Bo łatwo się jest pogubić też w nowym życiu. I czytamy tak. Grzech nie musi być już dłużej waszym władcą, gdyż nie podlegacie przepisom prawa Mojżesza, lecz Bożej łasce. Prawo Mojżesza, inaczej zakon, albo po naszemu religia. Paweł mówi, że teraz podlegamy Bożej łasce, a nie religijności. Co to znaczy? Często myślimy, że okej, zacząłem chodzić do kościoła, wziąłem chrzest, nawróciłem się, to teraz są rzeczy, które ja muszę robić i są rzeczy, których nie mogę robić. Skoro się nawróciłem, to teraz muszę chodzić regularnie do kościoła, najlepiej z taką ciężką Biblią, żeby mnie przechylała na drugą stronę i najlepiej, żeby była taka poniszczona trochę, żeby ludzie widzieli, że ją regularnie czytam. I kiedy już wszyscy idą po nabożeństwie na kawę, to ja jeszcze zostanę, pójdę na końcu, jak już kawy nie będzie, wtedy tam będę mógł powiedzieć, o, nie ma już kawy i wszyscy będą wiedzieli, że ja zostałem tutaj i dłużej się modliłem, bo jestem taki religijny. I myślimy, że są rzeczy, które musimy robić, albo myślimy, że są rzeczy, których teraz ja już nie mogę robić. Ja już nie mogę teraz spotykać się z ludźmi, którzy nie chodzą razem ze mną do kościoła, bo będą mieli na mnie zły wpływ. Albo teraz nie mogę kibicować Realowi Madryt, bo przecież tak jest napisane w Biblii. I myślimy, że są rzeczy, które ja muszę robić i są rzeczy, których ja nie mogę robić. I nasze nowe życie zamykamy w takim pudełku religijności. Zapominamy, że nowe życie to jest coś więcej. Że nowe życie to jest tożsamość w Chrystusie. Że to nowe życie opiera się na relacji. Bo to z powodu relacji właśnie Bóg przyszedł tutaj na świat i oddał swoje życie za ciebie. Z powodu relacji, nie z powodu zasad, reguł,
ale po to, żeby mieć z Tobą relację. Dlatego nowe życie w Chrystusie to relacja z Nim, a nie religia. Bo prawda jest taka, że zanim przyszedł Jezus na świat, był zakon, panował zakon, były zasady, były reguły i ludzie musieli je spełniać. Problem w tym, że ludzie nie dali rady. Po prostu nie dali rady. Złamali reguły, złamali zasady, które były i zepsuli swoją relację z Bogiem. Więc Bóg spojrzał i mówi, nie może tak być. Ja chcę mieć relację z człowiekiem. Ja chcę mieć relację z Tobą. Więc przyszedł, żeby to naprawić. I dlatego teraz już nie chodzi o religijność i poprawność, bo tak naprawdę nie mamy szans temu sprostać. I kiedy staramy się żyć religijnym życiem, opartym na pewnych zasadach, to automatycznie skazujemy siebie na porażkę, ponieważ nie jesteśmy zawsze idealni, ponieważ czasami mamy słabszy dzień, ponieważ czasami nie dajemy rady po prostu. I Paweł pokazuje, że po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa chodzi o coś więcej. Chodzi o tożsamość, jaką mamy w Nim. Chodzi o relację, którą możemy z Nim mieć dzięki Jego łasce. I chodzi też o miłość. I kiedy myślimy, że życie z Bogiem to religia, to trochę myślimy jak mąż, który przychodzi do żony i mówi, wiesz co, czy ja muszę Ci pomagać w sumie? Czy ja muszę być przy Tobie, jak jesteś chora? Czy ja muszę pracować? Czy ja muszę zarabiać? Czy ja muszę wychowywać nasze dzieci? Czy ja muszę spędzać z Tobą czas? Nie musisz, ale chcesz, ponieważ kochasz. Chodzi o relacje. Bóg przyszedł na świat, oddał swoje życie, ponieważ nas kocha. Wiemy, jak wiele oddał z powodu naszego grzechu. I dlatego chcemy mieć nowe życie. I chcemy robić pewne rzeczy. Chcemy unikać grzechu. Chcemy być Jego bronią, w Jego rękach. Nie dlatego, że musimy, a dlatego, że kochamy Go, ponieważ mamy z Nim relację i chcemy tacy być. To zmienia postać, to zmienia w ogóle kolejność. Ponieważ fundamentem jest łaska, a nie uczynki. I z powodu łaski, którą dobrze rozumiemy, wtedy żyjemy właściwym życiem. A nie na odwrót. Kiedy żyjemy właściwym życiem i wtedy zapracowujemy sobie na łaskę. Kolejność jest odwrotna. Faceci wyjeżdżają do Afryki nie dlatego, że muszą, ponieważ tak sobie zdobędą więcej złota w niebie czy cokolwiek. I wyjeżdżają tam, ponieważ chcą, ponieważ kochają Boga i kochają ludzi. To dlatego chcemy być regularnie na nabożeństwach, ponieważ kochamy Boga i chcemy spędzać czas z Nim i z Jego ludźmi. Dlatego czytamy Słowo, ponieważ chcemy spędzać z Nim czas i chcemy słyszeć Go. Dlatego służymy i pomagamy. Nie ponieważ musimy, bo teraz wchodzę do kościoła, ale ponieważ chcę pomagać innym i chcę być Jego narzędziem, Jego bronią, która niesie dobre rzeczy na świat. I robię to wszystko, ponieważ chcę, żeby ludzie widzieli, jak wielki jest Bóg, który zbawił mnie i zmienia. I Paweł pisał do ludzi, którzy być może się trochę gubili w swojej wierze, być może trochę tęsknili za swoim starym życiem, być może stawali czasem przed dylematem być posłusznym Bogu, czy robić po swojemu. Być może pisał do ludzi takich jak my, którzy czasami mamy dylematy i czasami ciężki jest wybór, zgrzeszyć czy nie zgrzeszyć. I kiedy czytamy to, co Paweł pisze dalej, w 19 wersecie, widzimy, jak Paweł mówi, okej, zatrzymajmy się na chwilę, bądźmy szczerzy. Mamy swoje słabości. Mamy swoje słabości. Przypomnijcie sobie, jak to było, kiedy żyliście w grzechu. Wróćcie pamięcią. 5, 10, 20 rok temu. Przypomnijcie sobie, jak to było. Jak czuliście się oddaleni od Boga. Jak było wam wstyd. Jak ciężko wam było przyjść do Niego potem. Paweł mówi, przypomnijcie sobie, jak to było, kiedy upierałeś się przy swoim. I byłeś przekonany, że ty wiesz lepiej. I brnąłeś w grzech. Aż w końcu straciłeś siły, bo to grzech miał nad tobą władzę, a grzech prowadzi do śmierci. Przypomnij sobie,
jak to było, kiedy to ty zawsze musiałeś mieć rację w domu. I nie zawsze w dobrej atmosferze, ale upewniaj się, że zawsze to ty masz to ostatnie zdanie, tą kropkę nad i. I po jakimś czasie zorientowałeś się, że rzeczywiście twoje zdanie jest najważniejsze, ale nikt nie chce już mieć w domu z tobą relacji, bo ty zawsze wiesz lepiej, bo ty nie umiesz słuchać. Przypomnij sobie, jak to było z tym uzależnieniem. Jak myślałeś na początku, że to jest fajne wyjście, ale potem okazało się, że to jest silniejsze od ciebie. I żeby z tym skończyć, musiałeś podjąć drastyczne działania, trudne terapie. Musiałeś przepraszać osoby, które raniłeś. Przypomnij sobie. Przypomnij sobie, jak było, kiedy kłamałeś na lewo i prawo, aż w końcu cię to dopadło, bo ludzie zorientowali się, że ty tylko opowiadasz niestworzone historie. Przypomnij sobie ten wstyd, który potem czułeś. Przypomnij sobie swój grzech i ile wstydu on z sobą niósł potem. I jak doprowadził cię do miejsca, w którym czułeś się, jakbyś nie żył. Nowe życie w Chrystusie nie jest wolne od pokus. I dlatego pamiętaj o śmiertelnych konsekwencjach grzechu. Paweł przypomina, jak tragiczny w skutkach może być grzech. Ale potem mówi dalej. Mówi, że życie może być lepsze, że można żyć inaczej i że jest więcej. I czytamy, jako uwolnieni spod władzy grzechu jesteście poddanymi Boga, a to doprowadzi was do świętości i wiecznego życia. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale Bóg darował nam życie wieczne w Jezusie Chrystusie. I w tym dylemacie, który mamy każdego dnia, w dylemacie, którą bronią mam być, bronią dla grzechu czy bronią w rękach Boga, Paweł mówi, że kiedy poddajemy się Bogu, to On prowadzi nas do świętości i życia wiecznego, które dostajemy za darmo. Dlatego pamiętaj, łaska nie jest przyzwoleniem na grzech, ale szansą na nowe życie wolne od grzechu. Kiedyś w pewnej szkole nauczyciele i dyrektor mieli problem z chłopcem, który był naprawdę niegrzeczny. I regularnie odwiedzał dywanik dyrektora. I pewnego razu, kiedy nauczyciel przyprowadził tego ucznia do dyrektora, dyrektor spojrzał na niego i się spytał, ile razy już tu byłeś? A uczeń się spojrzał, zbuntowany i tylko odburknął. Widocznie za mało. Dyrektor popatrzył na niego. Mówi, czy nie wiesz, że załamanie reguł szkolnych są konsekwencje i to bolesne? I uczeń powiedział, tak, wiem. I wyciągnął swoją rękę, bo wiedział, że zaraz dostanie pasem po rękach. Tak jak to było wcześniej. I dyrektor spytał się nauczyciela, okej, ale co teraz tak naprawdę zrobiłeś? Co znowu odwaliłeś? I nauczyciel powiedział, że chłopiec pobił się z kolegą na szkolnym placu zabaw, a potem wziął jego głowę i w piaskownicy tak wcisnął w piasek. I uczeń wtedy lekko się uśmiechnął, dumny z siebie i powiedział, a gdybym mógł, to bym zrobił panu to samo. A wtedy dyrektor podszedł do chłopca i powiedział, dzisiaj dam ci ważną lekcję. Zaraz będziesz mógł wyjść, bez kary. I uczeń się zdziwił, jak to, bez kary? Tak po prostu będę mógł wyjść? Tak. A co z konsekwencjami? Trzeba je ponieść. I uczeń się przestraszył, mówił, fajny żart. Wyciąga rękę. Dyrektor wyjmuje gruby, skórzany pas. Daje go nauczycielowi. Podchodzi do ucznia, składa jego ręce i wyjmuje swoją rękę i mówi, bij. I otrzymał pierwszy, drugi, trzeci cios. Zacisnął szczękę. Na jego głowie pokazał się pot. I mówi dalej. Uczeń zdezorientowany, nie wie, co się dzieje. Jak to? Dlaczego? O co chodzi? A ciosy dalej padały. I uczeń w końcu nie wytrzymuje, zaczyna płakać. Mówi, przestańcie, to ja powinienem otrzymać karę. A ciosy dalej padały na ręce dyrektora, aż w końcu w sali wybrzmiała cisza.
rozszczęsiony chłopak stał, patrzył się i nie wiedział, co zrobić. Dyrektor otarł pot, wyciągnął swoją opuchniętą od uderzeń rękę, wytarł łzy chłopca i powiedział jedno słowo. Łaska. I może dzisiaj jesteś tutaj i stoisz przed Bogiem jak ten chłopiec, z bagażem rzeczy i grzechu, który zrobiłeś. Fragment, który dzisiaj czytamy, uczy nas, że nieważne jak czujesz się, nieważne jaki wstyd czujesz z powodu rzeczy, które zrobiłeś, nieważne w jakim miejscu w życiu jesteś, dzisiaj dzięki łasce możesz zacząć na nowo.